Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Niepodległa. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o naszym mieście, czyli o Gdyni. Gdyni, która stała się jednym z najważniejszych symboli odrodzonego po latach zaborów, latach niewoli państwa polskiego. Gdynia, właściwie jedyne miasto wybudowane od podstaw II Rzeczypospolitej, chluba naszej ojczyzny wtedy, jak i dzisiaj. Jaka jest historia Gdyni? Jak wyglądała historia jej powstania, jej budowy? O tym dzisiaj chciałbym Państwu opowiedzieć. Aby opowiedzieć o historii powstania miasta, warto przybliżyć dzieje osadnictwa na tym terenie od samego jego początku. Mało kto wie, że teren obecnej Gdyni był zamieszkany już wiele tysięcy lat temu. Ciekawe i bardzo zmienne warunki fizyko-geograficzne Gdyni, to znaczy ukształtowanie terenu, wysoczyzny nadmorskie, takie jak Kępa Oksywska czy Kępa Redłowska, rozdzielająca je pradolina rzeki Redy, morenowe wzgórza, były to wszystko czynniki, które bardzo ułatwiały powstanie tutaj osadnictwa już w najdawniejszych czasach. Najstarsze ślady bytności człowieka na terenie obecnego miasta, obecnej Gdyni, znalezione zostały w okolicach obecnej dzielnicy Redłowo. Około 9 tysięcy lat przed naszą erą, czyli około 11 tysięcy lat temu, tutaj, na tym terenie, przebywali łowcy reniferów. Okres, o którym mowa, to tak zwany paleolit schyłkowy. I wtedy właśnie ci łowcy wyprawiali się tutaj na te tereny za stadami reniferów, gdzieś z południa Pomorza, gdzieś mniej więcej z okolic Tczewa, przybywali tutaj w te rejony. Dowodem na to, śladem po ich bytności, jest krzemienny grot znaleziony właśnie w Redłowie. To jest grot oszczepu, który odkryty został mniej więcej w miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się Pomorski Park Naukowo-Techniczny. Tak jak mówiłem, w paleolicie schyłkowym, czyli te 11-10 tysięcy lat temu, bytność człowieka na terenie współczesnej Gdyni była tymczasowa, związana z wędrówkami stad reniferów. Natomiast o stałym osadnictwie możemy mówić bez wątpliwości już od tak zwanego neolitu, czyli od młodszej epoki kamienia. Czas ten, neolit, to moment, kiedy pojawiają się na tych terenach pierwsi rolnicy, którzy zaczynają uprawiać rośliny, hodować zwierzęta. Pojawiają się wtedy też pierwsze narzędzia ceramiczne, czy już dużo bardziej rozwinięte narzędzia krzemienne i kamienne. Ślady po takim osadnictwie znajdowane były między innymi na obszarze Oksywia, na tak zwanej Świętej Górze, a takim zabytkiem z tego okresu, czyli mniej więcej z 3 tysiąclecia przed naszą erą, jest też znaleziona w
w kacku, niewielka, około 8-centymetrowa figurka z bursztynu, którą archeolodzy interpretują jako żeński idol płodności. Na Oksywiu odkryte zostało też naczynie zdobione ornamentem odciśniętego sznura. Jest to dowód na bytność w tym miejscu ludności, tak zwanej kultury ceramiki sznurowej, która mniej więcej 2,5 tysiąca lat przed naszą erą właśnie tutaj na gdyńskim wybrzeżu, na gdyńskim brzegu miała swoje osady. Następny okres, czyli epoka brązu, zaczęła się mniej więcej 2000 lat przed naszą erą i z tym osadnictwem ludności, która już zaczęła używać pierwszego znanego ludzkości metalu, czyli miedzi, później brązu, wiążą się odnalezione w latach 30. w chylońskich lasach cmentarzyska, a także cmentarzyska, które odkryto na terenie pobliskiego Chwaszczyna. Jednak kulturą archeologiczną, która na terenie Gdyni pozostawiła po sobie bardzo wiele ciekawych zabytków, jest tak zwana kultura pomorska. Kultura to rozwijała się mniej więcej od VII wieku przed naszą erą i charakterystycznym dla niej przejawem były tak zwane groby skrzynkowe. Groby skrzynkowe, czyli zbudowane z płaskich kamieni groby, w których umieszczano urny. Takie groby z urnami znaleziono w kilku miejscach w Gdyni, między innymi w okolicach wzgórza Świętego Maksymiliana, niedaleko dzisiejszego teatru, a także w tak zwanych dzielnicach zachodnich, czyli między innymi w Wiczlinie. Także w Wiczlinie archeolodzy odkryli osadę tej ludności, na której wyeksplorowano, odnaleziono wiele palenisk, wiele jam z tamtego okresu. Podobne osady znajdowano także między innymi w Wielkim Kacku. Jednak najbardziej znane archeologiczne odkrycie miało miejsce w Gdyni na terenie Oksywia. W 1924 roku przy budowie koszar marynarki wojennej bardzo znany polski archeolog, jeden z nestorów polskiej archeologii, Józef Kostrzewski, profesor z Uniwersytetu Poznańskiego, odkrył ogromne cmentarzysko, które od miejsca znalezienia nazwano cmentarzyskiem kultury oksywskiej. Było to cmentarzysko użytkowane założone przez ludność, która mieszkała na tych terenach na przełomie R. I jak widzicie Państwo na slajdzie, charakterystycznym przejawem tej kultury był obrządek ciałopalny i to, że do urn wkładano głównie rzeczy z żelaza, takie jak elementy broni, czyli miecze, okucia tarczy. Były to bardzo bogate po prostu groby wojowników. Na cmentarzysku w Oksywiu, o którym mowa, odkryto ponad 190 takich grobów. No niestety większość materiałów
zaginęła w czasie wojny i nie zostały one w pełni opublikowane. Jeżeli chodzi o epokę nam trochę bliższą, czyli wczesne średniowiecze, to na terenie Gdyni warto wspomnieć znajdujące się dwa grody. Grody w Obłużu i gród w Oksywiu oraz kilka tak zwanych osad otwartych, no, zlokalizowanych w różnych miejscach na terenie obecnego miasta, między innymi w ze wspomnianym już Wielkim Kacku. Jeżeli chodzi o samą Gdynię, bo wchodzimy powoli w okres historyczny, czyli taki, który znany jest już nam ze źródeł pisanych, to pierwsza wzmianka o miejscowości o nazwie Gdynam pojawiła się już w roku 1253. Początkowo miejscowość ta stanowiła własność książąt gdańskich, którzy jednak gdzieś na przełomie XIII-XIV wieku podarowali ją rycerzowi Wojsławowi z Rusocina. Pierwszymi znanymi mieszkańcami Gdyni, co do których mamy informację w miarę pewną, byli Piotr i Maciej, którzy byli sołtysami właśnie wsi Gdynia i wspomnieni zostali w dokumencie z roku 1362. Na kartach historii obok wspomnianej już Gdyni pojawia się w tym czasie także Grabówek. Grabówek, który leżał na ważnym szlaku z Gdańska do Słupska, co oczywiście powodowało, że osada ta dosyć prężnie zaczęła się rozwijać. Założono tutaj karczmę, a także folwark i browar. Następne wieki to oczywiście dalszy rozwój zarówno Gdyni, jak i Grabówka. Pozostaje zadać pytanie, czy wiemy coś o ilości mieszkańców dawnej Gdyni. Otóż pierwszą pewną wzmianką o ilości mieszkańców jest informacja, że w 1662 roku w Gdyni, ale w samej Gdyni, zamieszkiwało 13 rodzin, czyli łącznie 58 osób. Pierwszy znany widok Gdyni, który widzą Państwo teraz na ekranie, pochodzi z roku 1731. Widzimy tutaj zabudowania samej wsi, widzimy wybrzeże morza. Jasno nam to mówi, że Gdynia związana była także z rybołówstwem, mimo tego, że w dużej mierze była jednak wsią rolniczą. No i widać tutaj też bardzo wyraźnie prowadzącą z Gdyni drogę do Oksywia. W roku 1772, czyli po pierwszym rozbiorze Polski, Gdynia znalazła się w zaborze pruskim. No i jako taka razem z Grabówkiem stała się własnością pruskiego króla. Czy, jak mówi się to potocznie, w XIX czy na przełomie XIX i XX wieku Gdynia była małą rybacką wioską? I tak i nie. Z jednej strony oczywiście mieszkali wtedy w Gdyni rybacy, którzy zajmowali się połowami na zatoce, natomiast już w tym czasie Gdynia była także dużą wsią rolniczą, taką jakbyśmy dzisiaj powiedzieli gburską, jak to się mówi na Pomorzu. W 1905 roku zamieszkiwało ją 1229 osób, czyli naprawdę była to spora miejscowość. W
właśnie na przełomie XIX i XX wieku Gdynia zaczęła być postrzegana jako atrakcyjne miejsce do wypoczynku. W 1904 roku powstało tutaj Gdyńskie Towarzystwo Kąpieli Bałtyckich. Wykupione zostały tereny w pobliżu morza i wybudowano pierwszy dom kuracyjny. Obecna ulica 10 lutego, wtedy można powiedzieć taka ulica kuracyjna, stała się najważniejszym kuracyjnym właśnie pasażem prowadzącym do morza i wzdłuż tej ulicy powstawały kolejne pensjonaty. Wiele osób zaczęło przyjeżdżać do Gdyni na wczasy, no po prostu zaczęło rozwijać się letnisko. Podobnie letnisko funkcjonowało oczywiście także w Orłowie. Po I wojnie światowej, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1918, jak wiemy, Pomorze nie od razu stało się częścią odrodzonej ojczyzny. Ponieważ powoli dochodzimy do momentu, kiedy Gdynia miała stać się jednym z najważniejszych miejsc odrodzonej Polski, musimy też wspomnieć o dwóch niezwykle ważnych miejscowościach, które tą naszą dzisiejszą Gdynię tworzą. Pierwszym z tych miejsc, pierwszym z tych wsi było oczywiście Oksywie. Oksywie pierwszy raz w źródłach pisanych pojawiło się już w roku 1212 w fundacyjnym dokumencie klasztoru Norbertanek w Żukowie, kiedy to właśnie cała kępa oksywska została decyzją księcia Mściwoja podarowana klasztorowi. Wiadomo z dokumentów, że już w 1346 roku w Oksywiu były dwie karczmy. Jedna znajdowała się w pobliżu kościoła, no a druga przy granicy z Gdynią, gdzieś w okolicy obecnej ulicy Portowej. Można powiedzieć, że obszar między Gdynią a Oksywiem od wieków, a może i tysiącleci zajmowały mokradła i łąki, stanowiąc taką naturalną granicę między tymi dwiema wsiami, bo formalną granicę pierwszy raz wyznaczono w roku 1414. Jeżeli chodzi o liczbę ludności, liczbę mieszkańców Oksywia, to pierwsze dane mamy też właśnie podobnie jak w przypadku Gdyni z roku 1662 i wtedy w Oksywiu mieszkały 64 osoby dorosłe, czyli właściwie powyżej 10 roku życia. Najważniejszą, najbardziej znaną budowlą w Oksywiu jest oczywiście kościół. Kościół obecnie pod wezwaniem Michała Archanioła. Jest to też jeden z najstarszych kościołów na Pomorzu. Pierwsza wzmianka o tym kościele pochodzi już z roku 1224. Jeżeli chodzi o oksywską parafię, to z dokumentów biskupa włocławskiego z roku 1253 wiemy, że do oksywskiej parafii należało 19 okolicznych miejscowości, w tym oczywiście też Gdynia, Witomino, Oburze, Pogórze, Dębogórze, Kosakowo czy Pierwoszynu. Kościół jest jedną z najciekawszych świątyń w tej części Pomorza, jest orientowany, ma oczywiście murowaną wieżę, która na szczycie ma taką chorągiewkę z datą 1687, ale oczywiście nie jest to data
jego budowy, bo tak jak mówiłem, kościół ten powstał prawdopodobnie już w wieku XIII, natomiast w roku 1687 został po prostu odbudowany po zniszczeniach dokonanych w czasie wojen szwedzkich, czyli w czasie tak zwanego potopu. Wokół kościoła Oksywskiego już co najmniej od XIII wieku do dnia dzisiejszego znajduje się cmentarz, na którym spoczywa wiele pokoleń i Oksywian, i Gdynian, w tym także osoby znane, marynarze, oficerowie, dowódcy floty handlowej, czy po prostu ważni i Gdynianie. Mówiąc o miejscowościach, które dzisiaj tworzą miasto, nie sposób nie wspomnieć o Chylonii. Chylonia, jedna z największych wsi na początku XX wieku w tym regionie, założona w wieku XIV, w połowie właśnie tego wieku otrzymała prawa chełmińskie z rąk gdańskiego komtura, rozwijała się bardzo intensywnie, a w 1466 roku po pokoju kończącym polsko-krzyżacką wojnę 13-letnią stała się własnością polskiego króla, po prostu tak jak duża część Pomorza stała się częścią Królestwa Polskiego. W roku 1662, czyli w tym roku, w którym przeprowadzono spisy ludności we wszystkich miejscowościach, o których dzisiaj mówimy, w Chylonii mieszkało 48 osób powyżej 10 roku życia. Tak jak w przypadku innych wsi, Chylonia także po pierwszym rozbiorze Polski stała się własnością króla pruskiego. Ważnym momentem, ważną datą dla Chylonii był rok 1872, kiedy to prowadzono administracyjną reformę i Chylonia stała się siedzibą wójtostwa, czy inaczej siedzibą obwodu administracyjnego, który oprócz Chylonii obejmował jeszcze wiele innych miejscowości, dzięki czemu Chylonia stała się, można powiedzieć, administracyjnym centrum tego obszaru. Pod koniec XIX wieku, w latach 90. XIX wieku, Gdynię zamieszkiwało już ponad 700 osób. Z tego też czasu pochodzi chyloński kościół, kościół świętego Mikołaja, wybudowany w roku 1887, chociaż kościół, który dzisiaj widzimy, nie był oczywiście pierwszym kościołem w tym miejscu. Z pewnością istniał tam już w XIV wieku kościół drewniany, ale z zachowanym murowanym prezbiterium, który właściwie do dzisiaj część tego prezbiterium można jeszcze w tej nowej bryle neogotyckiej zobaczyć. Nad Chylonią góruje tak zwana Święta Góra, czyli jedno z największych, najwyższych wzniesień na krawędzi Wysoczyzny Kaszubskiej, mające 83 metry nad poziomem morza. Góra ta zwana także Górą Świętego Mikołaja, który był patronem pasterzy i rybaków, no więc w naturalny sposób mieszkający w Chylonii i w okolicach Kaszubi skłaniali się ku niemu z modlitwą o wsparcie. Dlatego też właśnie na tej górze już w XVIII wieku powstała znana i często nawiedzana kaplica. Poznawszy dzieje
najważniejszych miejscowości, z których później powstała Gdynia, warto wrócić już do roku 1920. Roku, w którym Pomorze, tak jak mówiłem na jednym z poprzednich wykładów, w końcu stało się częścią odrodzonego państwa polskiego. Jak wiemy, Pomorze, które wróciło do Polski, pozbawione było morskiego portu z prawdziwego zdarzenia. Były oczywiście porty rybackie, porty w Helu, porty w Pucku, natomiast port gdański, czyli właściwie jedyny wtedy w tej okolicy port handlowy, znajdował się poza naszymi granicami, w tak zwanym wolnym mieście Gdańsku. Była więc bardzo paląca potrzeba, by powstał na polskim wybrzeżu nowy port. Ówczesny minister przemysłu i skarbu, czyli minister Kwiatkowski Eugeniusz, uznał, że miejscem najlepszym do budowy portu będzie właśnie wspominany już przeze mnie obszar Bagien i Mokradeł między Oksywiem a wsią Gdynia. W 1920 roku podjęto ostateczną decyzję, że właśnie tutaj zacznie się budowa portu i budowa miasta, które mimo sprzeciwu mieszkańców Oksywia otrzymało nazwę Gdynia. Głównym projektantem nowego portu był inżynier Tadeusz Wenda, a sam port zaczęto, można powiedzieć, na dużą skalę budować w roku 1924. Niedługo później, bo w roku 1926, a więc już niedługo, za dwa miesiące, będziemy obchodzić 95. rocznicę tego wydarzenia, nowe miasto Gdynia otrzymało prawa miejskie. Budowany intensywnie port i powstające miasto powodowało, że na wybrzeże do Gdyni właśnie przyjeżdżać zaczęły tysiące ludzi z całej Polski, tysiące pracowników, którzy chcieli rozpocząć nowe życie i związać je z tym nowym, powstającym miastem. O dynamice rozwoju Gdyni świadczą najlepiej liczby jej mieszkańców. Otóż w roku 1926, czyli w momencie, gdy Gdynia otrzymała prawa miejskie, na jej obszarze mieszkało 12 tysięcy ludzi, a w roku 1936 liczba ta sięgała już około 85 tysięcy mieszkańców. Budowa portu wojennego na Oksywiu i portu handlowego w Gdyni postępowała bardzo sprawnie i bardzo intensywnie. Już pod koniec lat 20. do Gdyni mogły przybywać statki o naprawdę dużym tonażu. Oczywiście tak intensywny rozwój miasta wiązał się z pewnymi problemami, głównie z problemami, można powiedzieć, z zakwaterowaniem. Część pracowników mieszkała wtedy w złych warunkach, natomiast powstawały intensywnie nowe domy, nowe osiedla, nowe ulice. Wieś, dawniej rolnicza, zamieniała się w miasto. Niezwykle istotne było oczywiście połączenie kolejowe. Wybudowano w Gdyni piękny dworzec, zniszczony niestety później w czasie II wojny światowej.
Natomiast intensywność rozwoju miasta doprowadziła do tego, że już pod koniec lat 30., w chwili wybuchu tak tragicznej dla Polaków II wojny światowej, Gdynia była jednym z najważniejszych portów na Bałtyku. Warto wspomnieć też o fenomenie architektonicznym naszego miasta, czyli o tak zwanym gdyńskim modernizmie, zupełnie nowym stylu architektonicznym, nawiązującym do najnowszych rozwiązań ówczesnego czasu. Gdyński modernizm stał się, można powiedzieć, marką nie tylko ówczesnej Gdyni, ale i do dzisiaj budynki wybudowane w tym stylu zachwycają znawców architektury, jak i zwykłych mieszkańców. Gdynia, będąc w mojej ocenie najważniejszą inwestycją, najważniejszym budową odrodzonej Polski dwudziestolecia międzywojennego, do dzisiaj już jako miasto o prawie 100-letniej metryce jest dalej chlubą naszego kraju, o czym zapewne Państwo jako mieszkańcy Gdyni doskonale wiedzą. Dziękuję Państwu za uwagę, za wysłuchanie tego i poprzednich moich wykładów. Mam nadzieję, że już niedługo będziemy mogli spotkać się na kolejnych odczytach, kolejnych prezentacjach, już w formie dobrze nam znanej, niewirtualnej, czyli takiej, na którą już wszyscy czekamy. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.